Powiedzcie mi, co to znaczy, że człowiek jest dorosły? Jak się je mięso. Dorosły jeszcze może być dziecko, na przykład dorosłe. Zaczyna się od dziecka, potem jest się jeszcze małym, ale później się rośnie, później się chodzi do szkoły, a później do pracy albo do biblioteki. Dorosły to ktoś, co na przykład może sprzątać, może też gotować obiad. Na przykład dla roślin na przykład mogą jeść ryby. Powiedzcie mi, kto to jest pracoholik? Na przykład może gdzieś indziej pracować, czy w pracy innej, czy co? Albo w bibliotece, albo w księgarni, albo w innych placach. Jest to tak pracuje ciężko i jest tak cały czas musi. Pracoholik to ktoś może być, kto może kupić samochody. Pracoholik to może być na przykład ktoś, kto dużo pracuje. Ktoś na przykład, że ma jakąś dużo, bardzo ma dużo pracy do zrobienia. Naprawia? Pracoholik to może być ktoś, kto choruje auta. Na przykład do lekarza się pójdzie, jak ktoś był chory, czy co. Co to znaczy, że bez pracy nie ma kołaczy? Nikt nie pracuje. Jak nikt nie pracuje, to nikt nie ma pieniędzy. Na przykład nie ma się dużo pieniędzy, albo się bierze urlop i się na przykład nic nie ma, albo mało, albo dużo. No dawaj. Na przykład, że bez pracy nie ma pieniędzy. Powiedzcie mi, co to znaczy, że żadna praca nie hańbi? Że nikt nie pracuje. To znaczy, że nikt nie pracuje i cały czas nie płaci pieniądzkami. To znaczy, że może na przykład nie handlować. Że na przykład ktoś ma inną pracę, że i wolna praca na pieniądze albo na muszelki, albo na coś innego. Jak nie pracuje się, to nie można, jak się popsuje auto, to nie można kupić nowego. Po co się pracuje? Jak myślicie? Żeby zarabiać pieniędzy. Żeby mieć dużo pieniędzy. Żeby mieć pieniądze. I co za pieniądze można kupić? Wazywa. Jaka praca jest według was najlepsza? Taki zawód jest najlepszy. No takie pieniądze, co sobie coś kupuje, albo owoce i warzywa. I jeszcze to tak ma jaką pracę fajną i tak fajnie to idzie. W piłkę granie. Na przykład taka, że się pracuje w kawiarni. A dlaczego myślisz, że jest fajna ta praca? Bo wtedy można robić ciastka jakieś, czy torty. Najlepsza jest moja pijaca. Wycinanie pistoletów. A dlaczego? Jak ci się wydaje? Albo sobie stojać bandytów. Nauczycielek. A czemu myślisz, że zawód nauczyciela jest fajny? Bo można na przykład uczyć dzieci różnych rzeczy. Jest inny, na przykład co jest najlepszym, na przykład bibliotekarza. A czemu?
A czemu musi być fajna? To wtedy ma się dużo książek i można je wypożyczać innym panom albo innym paniom. No. Można też pracować w szpitalu. A i co się w takim szpitalu robi? Można leczyć.